okno, którym pan wyskoczył w Akademii Teatralnej, okazało się oknem do kariery, kariery estradowej, kariery scenicznej, kariery filmowej. Jakie temu towarzyszyły emocje? Czy od razu pan się w tym świecie odnalazł? Dzięki życzliwości, uprzejmości i mam nadzieję, no, wielkim kompetencjom moich profesorów, myślę, że radziłem sobie o tyle nie najgorzej, że już na drugim roku studiów profesor Sępoliński, dla przykładu tylko, zaproponował mi, że wolny słuchacz jestem u niego na zajęciach. A zajęcia wtedy z piosenki i ze estrady były dopiero od trzeciego roku studiów. Więc ja tam już wtedy jako taki czeladnik już chodziłem i zawsze się starałem być przygotowany. No, poza tym, wie pan, no, starałem się, że w jakimś sensie pokryć ten kompleks, bo wtedy się mówiło, bo ja z Lublina, mojego kochanego, że z prowincji przyjechał i co on tutaj tego, prawda? A ja chciałem, żeby mieć jakieś odpowiednie, no może nie sukcesy, ale odpowiedni rodzaj zachowań na okoliczność tych studiów właśnie. I to wydaje mi się, że mi się udało. Proszę sobie wyobrazić, że mając takich tytanów sceny, to asystentami, pamiętam, asystentami byli tacy ludzie jak Mariusz Dmochowski, był asystentem u profesora Zawistowskiego i Mietek Czechowicz był asystentem u profesora Kazimierza Rydzkiego. U Ludwika Sępolińskiego był Marian Jonkajtis, też świetny facet. U Perzanowskiej była Zofia Mrozowska. Asystentami. Więc ja twierdzę bez cienia kokieterii, naprawdę, że to można by każdego aktorstwa nauczyć, mając tylko takich asystentów. No a co dalej? Proszę uprzejmie. Drugi rok jeszcze dał mi ten asumpt zawodowy prawie od razu, bo był taki zwyczaj, że jak koledzy po czwartym roku już grali dyplom był muzyczny, dramatyczny, komediowy i tak dalej. To były takie inscenizacje szkolne, ale one dawały ten walor już wyjścia. No więc przyjeżdżali panowie dyrektorzy teatrów, no i to tak zwany był handel. Żywym towarem. No, można tak, ja nie chciałem upraszczać żywym towarem, no bo tam z tego co pamiętam, to naprawdę wielkie nazwiska. Niestety w tej chwili tylko pamięć, co do niektórych została, ale ja ich dobrze pamiętam i to byli wspaniali, wspaniali ludzie. Jak powiedziałem w pierwszej wersji, lubiłem strasznie chodzić i słuchać, podglądać starszych, bo według mnie oni już wiedzieli, o co chodzi. I proszę sobie wyobrazić, że jak wystawiali swoje te przedstawienia dyplomowe, no to były i epizody, a niekiedy epizodziki wręcz. No więc nie będzie obsadzał faceta, który 4 lata studiował i jaśnie panie konie zajechały. To ja grałem tych właśnie, tych takich pocztylionów, jakichś takich gońców, jakieś coś. No ale to już mnie wpisali wtedy do tych dyplomowych przedstawień, bo one były przeniesione potem na scenę zawodową, na ogół do teatru Ateneum, gdzie dyrektorował i wtedy no z wielkimi sukcesami w swoich, że tak powiem, poczynaniach artystycznych Aleksander Bardini był dyrektorem i tak dalej. I to do tego doszło, że w tej chwili ja mam 60 lat pracy takiej po swoim dyplomie, ale mój Związek Aktorów Scen Polskich twierdzi, że 62 lata. I tak mnie troszeczkę to i troszkę i wyróżnili, a jednocześnie jest taki błąd w administrowaniu moją
no, nieskromną osobą. No i tam tak się właściwie zaczęło, że przeglądając wewnętrznych, że tak powiem, almanachach, to muszę powiedzieć, że najmniej sobie poradziłem z Rytnerem, bo graliśmy taki, no można powiedzieć, melodramat w małym domku. W małym domku graliśmy Rytnera. Ja grałem takiego amanta, co przyjeżdża tam na tą prowincję i podrywa żonę tego. Tam był wójt, czy jakoś tak się tam nazywał. Jurkiewicz miał na imię. Tutaj sobie jakoś tak, pamiętam, średnio poradziłem. Ale ponieważ byłem lubiany przez moją profesor, to jakoś byłem dobrze oceniony. Nieźle zagrałem, według mnie, w Wesołych Kumoszkach z Windsoru. Profesor Warnecki, wspaniały, no niedoceniony, bo nikt chyba już teraz nie pamięta, ale wielki człowiek teatru, świetny aktor zresztą, to u niego grałem tego. To był właściwie, wie pan, taka, jeśli można tak powiedzieć, epigonia literacka. Szekspir sam z siebie jakby tutaj troszeczkę skopiował to. Wesołe Kumoszki z Windsoru, a tam był Wieczór Trzech Króli. A postacie prawie te same. No było to. No i tutaj chciałbym się pochwalić, ale niech pan poprawi, jak za dużo się chwalę, żeby już może to dał spokój z tym wszystkim. Ale to cały czas, będąc w szkole, był również dyplom rewiowy, estradowy był dyplom. No i tam, pamiętam, wykonałem na tym dyplomie taką balladę, która do dziś ma, śmiało mogę powiedzieć, uznanie, Bal na Gnojnej. To było właśnie już pod auspicjami profesora Bardiniego, bo to się zwykle tak zaczyna, taka przedwojenna piosenka. To było już u profesora Rudzkiego. No i taki fendesieklowy numer Dzidzia, to już profesor Sempoliński i ballada o fryzjerze z Saint-Denis. To jako ciekawostka, nie umiałbym w tej chwili tego powtórzyć, ale to było taki pokłon dla tego jądra intelektu, a to był studencki teatr satyryków. I tam wszyscy przyjeżdżali, żeby wynurzyć bez żadnego tutaj takiego podtekstu, ani kokieterii, ani też można powiedzieć cenzury jakiejś takiej nieobojętnej na poczynania teatru STS. To tam byli ludzie fantastyczni. I to był tekst Agnieszki Osieckiej, a muzyka Wojciech Solarz. Taka opera buffo to była. Tam. No ale to tak, ja za bardzo tak, jeśli pan pozwoli, wspomnieniami nie chciałbym żyć, bo człowiek się jeszcze bardziej starzeje. Ale te wspomnienia są o tyle ważne, że pozwalają też osobom, no, może nie do końca zorientowanym w przeszłości i nie odczytującym do końca tego kontekstu, no, zorientować się, z kim pan miał do czynienia i co ukształtowało Bogdana Łazukę jako taki właśnie fenomen sceniczny, bo też, panie Bogdanie, tutaj jak mówimy o tym chwaleniu się, no to trzeba przyznać, że pana wykonania chociażby Balu na Gnojnej, no w tym momencie są już kanoniczne. Nie da się tej piosenki zaśpiewać bez odniesienia się do pana wykonania i myślę, że w tej piosence też pan nakreślił takie swoje amplua jako człowieka, który mówi, śpiewa, ale też dopowiada gestem i to stało się trochę takim pana znakiem rozpoznawczym. Pan potrafi zagrać więcej niż wynika z tekstu. Pan się stał takim niedoścignionym mistrzem tej piosenki aktorskiej poprzez właśnie skojarzenie gestu, słowa, no i czegoś tego nieuchwytnego. To jeszcze było w okresie właśnie, kiedy ja wspominałem panu, żeby umotywować wręcz swoją obecność w szkole teatralnej, jako tego przybysza spoza
Warszawy, prawda? I ja pamiętam, że w Dziekance, a to takie stare mury, stare w ogóle te wszystkie sklepienia ze schody, to wszystko z drzewa, prawda? Więc to dawało akustyczne jakieś dźwięki. I ja po nocach chodziłem i te gesty sobie układałem. I wyszedłem kiedyś, mówiąc tak, gotowy na to przesłuchanie i tam dosłownie wtedy profesor Bardini mówił, że tu bym za dużo już nic nie dodawał, tak mi powiedział. I kiedyś jak spotkałem go w klubie księgarza, bo miałem wydanie pierwszej książki Bogdan trzyma się Łazuka, to on był uprzejmy przyjechać. No i jego tam pytali tam dziennikarze, że co on sądzi. I wtedy bardzo ładną recenzję dostałem od Saszy. On nie był taki bardzo łaskawy. Nie. Nie przechwalał nikogo. I powiedział, no o nim można różne rzeczy opowiadać, ale za nim się tęskni. Więc to już było ha, 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 ha. No więc Adrem, czyli ten pierwszy kontakt z teatrem najprawdziwszym i najlepszym podówczas, i ja myślę, że i teraz w pewnym sensie, to jest Mokotowska 13, Teatr Współczesny. Więc jak przykazano kiedyś, że trzeba najpierw odbyć tą służbę taką, wie pan, no, czeladniczą. Jeszcze to jest w ramach, wszystko w ramach nauki jakiejś tam, edukacji. No ale był zakaz angażowania w Warszawie. Nie wolno było. Nie wolno. Wszyscy wyjeżdżali na niesłusznie nazwaną prowincję, ale umownie tak, powiedzmy sobie, żeby nikogo nie urażać. W topografii to bardzo, bardzo mi tutaj pomogła oczywiście profesorka, która tam była aktorką, i Andrzej Łapicki. I oni do ministra wystosowali taką słowną petycję, że on jak gdzieś tam pojedzie, to boją się, że może się zmarnuje, może tam i tak dalej. I ja zostałem w tym Współczesnym teatrze i tam debiutowałem w słynnej inscenizacji, proszę pana, Trzech Sióstr Antoniego Czechowa. Grałem porucznika, który przychodzi na imieniny do Iriny. Wielka kreacja Marty Lipińskiej wtedy. I tak, no i Siedziotik się nazywał ten podporucznik. Przynosił prezent pod tytułem scyzoryk taki. No a Tadzio Łomnicki nam się kojarzy z wielkim herosem, poza wielkim aktorstwem to jeszcze. A on strasznie lubił kawały różne robić i strasznie lubił komikować. Bo to ci wielcy, to oni w odwrotnie chcieli. To samo było zresztą później z Guciem Cholubkiem. No i Łomnicki do mnie mówi, ty jak przynosisz ten Łazuczka, on do mnie mówił, ten, to ja ci przyniosę z domu. I taki kindział przyniósł. Ja to z tyłu trzymałem. A ja teraz, droga pani Irino, mam tutaj dla pani niespodziankę. Oto taki scyzoryczek i tu tego. I koniec sceny, bo wszyscy umarli ze śmiechu. Wszyscy umarli ze śmiechu, tylko nie ja. Bo na drugi dzień dostałem wymówienie. Zarobienie głupich dowcipów na scenie i podpisała się przy tym moja ukochana profesorka, ale nie, to nie jest puenta. Nie. To właśnie Tadzio Łomnicki wstał. Ja bardzo państwa przepraszam, ale zdaje się, że ja w tym teatrze też coś znaczę. Ja mu kazałem. Tak, wybronił mnie Tadzio Łomnicki. Łazuczka mówił. Tak. Druga rola to była zastępstwo. Właściwie już dwie następne było zastępstwo. Bardzo mi to imponowało, bo to słynna historia kariery Artura Ujbrechta. Nie wiem, jaki to zwyczaj, czy to do dzisiaj panuje, czy nie, że zabierano aktorów na te no, takie dodatkowe, wojskowe takie.
przysposobienie. Ćwiczenia. Mhm. I Zbyszek Zapasiewicz grał takiego zapowiadacza i to było w tym wierszem mówione. Przedstawiał postaci, które wystąpią w prologu takim. No i jego tam zabrali i dyrektor Akser mówi, synu, to ty się ucz, bo będziesz to tego. No wtedy mi to już było już nie najgorzej. A trzecia to była w Zamek Szwecji François Sagan, Andrzej Łapiewski reżyserował i grałem też za Tadzia Fijewskiego, takiego starca w zamku 140-letniego i tego, no i też pamiętam taki żart wymyśliłem, proszę pana, że jak były jakieś dźwięki, czy ktoś mówił gdzieś w jakichś komnatach, czy coś, to leżała taka skóra z tygrysa na tym i z takim pyskiem i ten pysk był w kierunku widowni. I ja sobie myślałem tak, że jak coś słyszałem, to podchodziłem do tego sprawia. Mówię, I tu raz kiedyś dostałem brawa nawet. To takie, no wie pan, dykteryjki. Później byłem w teatrze Syrena. I profesor właśnie zasugerował, że ja bym się przydał, bo to już było po tym festiwalu w Opolu, który, jak pan wie, tak ex aequo z Ewą Demarczyk tak, grałem. I później, proszę pana, to już było po kongresowej, już ten recital taki. Właściwie to był pierwszy po wojnie recital jednego, przepraszam, tak o sobie mówię, artysty. Tak. Wojtek Młynarski naliczył, że 14 razy ja występowałem tam. Nie tak longiem, tylko w przeciągu 2 lat. Tak nas chcieli. Chcieli nas, bo to zapowiadał Lucjan Kydryński, a orkiestra mojego niezrównanego człowieka, który mnie dużo nauczył, bardzo, Janusza Senta. Chcieli nas po prostu. I to już było po. I ja wtedy ten aneks, że tego. I to był, mogę powiedzieć państwu i tobie, Mateo, że to był drugi fakultet. Siedzenie przy dymszy. Pierwsze wejście, niby nic. Ja przychodziłem możliwie najwcześniej, jak tylko mogłem, bo po prostu ja się bałem, że coś mi umknie, a on już jest i coś powiedział. I to była taka sytuacja, że ja wchodziłem, panie Dotku, głowa mnie boli, a on od razu, nie moja wina, od razu, na tylko na wyjść, no bo nie jego wina i tak dalej. Jezu, jakie on mnie rzeczy opowiadał, to było coś wspaniałego. No, takich ulubionych właśnie opowieści. To było, jak on mieszkał w Międzylesiu i wychodził tam na spacer. No, dworce były kiedyś atrakcyjne, bo to było takie, można powiedzieć, miejsce towarzyskie bardzo, bo i wizualnie ładne i ludzie się zbierali, a on po prostu z psem wyszedł na spacer i babcia macha, bo chciała się dostać. Kolejka ostatnia, zna pan to. Ostatnia kolejka była o 11, 23, a następna dopiero o 6 rano. I jest za minutę, a ten pociąg już cuku, 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 już jedzie ta ciuchcia. I ona, panocku, tam tego rzędu. Dodek mówi, żal mi się zrobiło, wie pan, proszę pana, poszczułem psem i zdążyła, wie pan. To były takie jedne z dni, a drugie to takie, więc wracał, jak Dodek mówi, wie pan, za 15:10, wie pan, wracam z teatru i stoi taki bum, proszę pana, za chojakiem. I on, proszę pana, żebrze. Ja mówię, jak panie dotknie? Mistrzuniu, na małe piwko. I tak mnie męczy. Ja mówię, będziesz tu stał, ja za 15 przechodzę, a ty mnie straszysz. Jak?
normalnie, ja przechodzę, a ty mówisz, mistrzuniu, hu! I ja dalej przechodzę. I zapłacił mu pensję miesięczną za ten blackout, rozumiesz? Pensję miesięczną mu zapłacił. I przechodził i codziennie, poza poniedziałkiem, bo w poniedziałki mamy wolne. I przechodził bez widowni, podkreślam to po raz setny, bez widowni kupił sobie żart. Przechodził, a ten wiesz, mistrzynior, a Dymsza przechodził mi i dalej wszystko było, rozumiem? Codziennie to samo.